Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Dzisiaj w karczmie przywitały nas mroźne wiatry z północy i mimo tego, że pogoda na zewnątrz wskazuje, że powinien nas odwiedzić raczej Ragnaros, to jednak dzisiaj wybieramy się do mroźnego Northrendu odwiedzić Cytadelę Króla Lisza. Mamy nowy dodatek. Zdobywamy trzy pakiety. Jestem ciekaw, czy to są te trzy pakiety, które już dostaliśmy wcześniej, czy to jest jakaś dodatkowa promocja. Przypuszczam, że jakaś dodatkowa, bo wcześniej już je dostaliśmy. Idź na żywioł, zagra 10 żywiołaków. Ale tym się dzisiaj zajmować nie będziemy. Myślę, że... Czekajcie, mam trzy pakiety, czy mam... Ile? A nie, to są jednak te pakiety, które miałem wcześniej. Myślałem, że jest jakaś super nowa promocja, dodatkowe trzy, ale widać nic z tego. Tak, mamy 8000 złota, dokładnie 8065. Stać nas na 80 paczek, więc myślę, że... Dzisiaj, w tym pierwszym odcinku, takim wstępnym do nowego dodatku, zajmiemy się właśnie czym? Openingiem. Jak wiecie, nie jestem fanem tego typu filmów na dłuższą metę, ale myślę, czasem można sobie taki film nagrać. Jak wiecie, tak, kup. Myślę, że wydam całą kasę na paczki, bo na razie pieniądze, właściwie gold, pieniądze mi się zawsze przydadzą. Gold w grze nie będzie mi za bardzo do niczego potrzebny. Dobra, mamy pakietów do otwarcia 83. Będzie to pierwszy opening na nowych zasadach. Czyli oznacza to, że w ciągu pierwszych 10 paczek, które otworzymy, trafi nam się na pewno jakaś legenda. A druga zasada jest taka, że legenda, którą już dostaliśmy wcześniej, nie może się trafić ponownie. Jest to dla mnie dobra sytuacja o tyle, że nie powtórzy się sytuacja z wielkiego turnieju, gdzie otworzyłem 70 pakietów, wypadły mi tylko 3 legendy, z czego dwie z nich to była Justicarka. Trochę przykre. Ale myślę, że Blizzard z myślą o mnie sprowadził tą zmianę, żeby nie wyszło, że będę miał ciągle te same legendary. Dlatego też myślę, zobaczymy, co w paczkach się będzie kryło. Tak, wszystkie paczki mają to do siebie, że mają oryginalne, własne sposoby na otwarcie. Tutaj już poznaliśmy sposób ten. No i zaczynamy. Myślę... O, od razu! Pierwsza paczka całkiem dobra. Mamy epika. Zaklinaczka Drakari. Efekty aktywowane na końcu, które działają dwukrotnie. Tak, myślę, że to, czym będziemy na początku grać, bo myślę, że te pierwsze dni, czy nawet tygodnie, to będą na ustabilizowanie się mety. Więc tak naprawdę będziemy mogli trochę poeksperymentować i myślę, że to, jaka pierwsza legenda nam się trafi, może nawet nie tyle pierwsza, ale to, jakie legendy nam się dzisiaj trafią, w dużym stopniu mogą uwarunkować to, czym będziemy grać przez pierwsze dni. Tak, jak wiecie, razem z dodatkiem i z nowymi kartami do gry weszła przygoda dla jednego gracza. Myślę, że zanim przejdziemy do pojedynków PvP... O, mamy pierwszego legendara i... Kurde, jakie paczki! Jak nie dla mnie! Miejmy nadzieję, że to nie jest tak na zachętę początek i że tak będzie do końca wyglądało. Pierwszy legendar, który dostajemy w dodatku Rycerze Mroźnego Tronu, to... Bolwar Ogniokrwisty. Boska tarcza otrzymuje plus 2 do ataku, gdy przyjazny stronnik stracił boską tarczę. Akurat ostatnie mi czasy bardzo często gram Control Paladynem, być może ta karta się na nim sprawdzi całkiem nieźle. Nie wiem, trzeba będzie przetestować. Liczę także na to, że w dzisiejszym nagraniu dostaniemy chociaż jednego rycerza śmierci. Gdyż nie ukrywam, jest to moim zdaniem bardzo fajny typ kart i bardzo fajnie byłoby ich potestować. Szczerze mówiąc, najbardziej liczę tutaj na Rycerza Śmierci Gul'dana. Z tego względu, że bardzo rzadko grywałem Warlockiem, gdyż to były raczej jakieś dziwne zoo albo combo deki. A fanem tego typu talii nie jestem. Jak wiecie, bardzo lubię grać taliami czysto kontrolnymi. A być może nowa karta dla Gul'dana właśnie sprawi, że taki archetyp Czarnoksiężnika powstanie, z czego bym się bardzo cieszył. I być może to była moja nowa klasa do gry na rankingach. No tak jak mówię, będę musiał tutaj zrobić śledztwo, zobaczyć, jakie talie są obecnie dobre, bo przypuszczam, że wszystkie, które mam stworzone, już się nie będą nadawały do niczego. I poza tym cieszę się, że w końcu do gry weszła karta Geista, która jest totalną kontrą na Jade Druida. Gdyż grając control deckami, właśnie Jade Druid to był dla mnie najbardziej problematyczny deck do pokonania. Bo tak naprawdę o tyle, o ile kontrują go talie agresywne, o tyle z innymi taliami kontrolnymi jest o tyle problem, że... tak naprawdę Jade Druida jest bardzo ciężko pokonać, a w wielu przypadkach jest to nawet niemożliwe.
Tak, a propos nagrań, tutaj jeszcze wiem, że mam niezakończoną arenę. Ja tą arenę już skończyłem, już jest nawet nagrane. Nagranie, nagrany film z tej areny. No ale na razie sobie zrobimy od tego przerwę. Tak jak mówię, w tym nagraniu sobie zobaczymy, jakie skarby kryją się w naszych mroźnych paczkach. Z nadzieją, że te skarby będą jak najlepsze. Zaczęliśmy dobrze. Myślę, że co najmniej dwie legendarne karty mamy jeszcze gwarantowane. Chociaż z tego, co słyszałem, statystycznie te nowe paczki wypadają całkiem nieźle. Kolejna epicka karta, podstęp. W sumie też dość ciekawa karta. Możemy oddawać przeciwnikowi własne karty. Fajnie się to zgrywa z Doomsayerem. Fajnie się to zgrywa z tym nowym demonem, który sprawia, że jeżeli otrzymuje obrażenia, discarduje karty z ręki. Może to popsuć plan naszemu przeciwnikowi. Ogólnie wydaje mi się, że Czarnoksiężnik dostał w tym dodatku całkiem sporo bardzo fajnych kart. Znaczy wiadomo, jak to jest. W teorii wyglądają całkiem fajnie. A w praktyce może się okazać, że wcale takie ciekawe nie będą. Być może pamiętacie, że gdy wyszedł dodatek Un'Goro, to prawie na samym początku stworzyłem sobie quest do łowcy, a jak przyszło co do czego, to okazało się, że ta karta jest niezbyt grywalna i tak naprawdę zmarnowałem 1600 magicznego pyłu, więc tutaj może być równie dobrze. Karty, które wydają się na początku fajne, w praktyce mogą być przez to, jak wygląda meta, niegrywalne. Z kolei karty słabe mogą nas zaskoczyć, tak jak to było oczywiście z questem do Łotra. Na początku praktycznie nikt, o ile w ogóle, o ile nie każdy spodziewał się, że ta karta będzie beznadziejna, ale przyszło to, co do czego, to była pierwsza karta w kolejności, która musiała zostać znerfiona i w sumie nie ma co się dziwić, bo często zdarzało się tak, że nie było jak ją skontrować, a tymczasem 23 paczki otwarte, a tu drugiego legendara, jak nie było, tak nie ma. Tak, pingwin za 0, nasz nowy Wisp. Prawie w każdym dodatku taka karta się musi pojawić. Nie mówię, że w każdym, ale prawie w każdym. A propos, znowu pingwin. Jestem ciekaw, czy chociaż o tyle, o ile legendary coś nie bardzo lecą, to liczę na to, że chociaż będę miał wszystkie rzadkie i zwykłe karty po otwarciu dość sporej ilości paczek. Jak na to, że nie wydaje na pakiety ani grosza, to myślę, że 83 paczki pierwszego dnia dodatku to jest wynik całkiem niezły. I z racji tego, że Blizzard zapowiedział, że w tym roku planuje 3 dodatki, czyli możemy się spodziewać jeszcze jednego przed zakończeniem roku Mamuta, to myślę, że to będzie mój tak naprawdę moja jedyna inwestycja w nowe paczki i już od dzisiaj będę zbierał złoto na kolejny dodatek, a jeżeli jakieś karty będę bardzo potrzebował do talii, to po prostu stworzę ją z magicznego pyłu, bo myślę, że nie będzie mi go brakować po zdezenchantowaniu wszystkich nadmiarowych kart. A tymczasem jak legendy nie było, tak nie ma. Co prawda tutaj Blizzard spełnił obietnicę. W trakcie otwarcia pierwszych 10 paczek nawet wcześniej trafiła mi się legenda. Jak wiemy także, już nauczeni wcześniejszymi doświadczeniami, co 40 paczek jest jedna legenda gwarantowana, ale nie ukrywam, że wolałbym takie legendy zobaczyć dzisiaj trochę częściej. Fajnie byłoby mi 4 z 5 legend mimo wszystko w tych 83 paczkach wypadły. Póki co się na to nie zanosi. Niedługo będziemy w półmetku, a tu jak jedna legenda była, tak na razie zostało. Tak jak mówię, pocieszające jest to, że wiemy, że już nie dostaniemy tego, co dostaliśmy. Więc chociaż mamy pewność, że jeżeli zobaczymy złotą poświatę dookoła karty, to będzie to coś nowego. Kriostaza. Tak, będę musiał się między nagraniami przyjrzeć dokładniej nazwom tych kart, bo jak wiemy, w polskiej wersji niektóre karty brzmią dość komicznie. Tak jak na przykład zagryz. Zagryzka, przygryzka. No i co? Nadal nic. Może tutaj? Tak, specjalnie nie omawiam tych kart, które tutaj widzimy, nowe. Bo już omówień kart na YouTubie jest milion tysięcy. Poza tym, jeżeli nawet bym chciał... O, mamy kolejnego legendara.
Może tym razem to będzie jakiś rycerz śmierci? Sprawdźmy. Nie, to nie jest rycerz śmierci, to jest krwawa królowa Lanatel, która moim zdaniem jest jedną z słabszych legend tego dodatku. No, na karcie nie wygląda na zbyt dobrze, z tego względu, że jak wiemy, mechanika odrzucania kart w praktyce jest chyba najgorszą mechaniką, jaka jest w tej grze i tak naprawdę ona sprawia, że czarnoksiężnik ostatnio w mecie praktycznie nie istnieje. Głównym problemem mechaniki odrzuć jest to, że nie możemy planować tur do przodu. Bo tyle o ile w normalnych przypadkach, widząc karty w ręku, możemy sobie zaplanować, jak będzie wyglądała nasza kolejna, dwie kolejne, trzy kolejne tury. O tyle u czarnoksiężnika, który gra na kartach z discardem, tego zrobić nie możemy, bo w każdej sytuacji karta, która nam będzie przydatna w przyszłych turach, może po prostu zostać wywalona i spalona. Więc... O! Złoty pingwin! No to już mamy cały zestaw pingwinów. Dlatego też nie dziwię się ludziom, których wkurza to, że Blizzard po raz kolejny dodaje do gry karty z mechaniką odrzuć. Gwiazdki. Czy zawsze w momencie otwierania epickich kart latały takie gwiazdki? Bo teraz w sumie na to zwróciłem uwagę. Będę musiał zobaczyć. Chyba tak, tylko po prostu nie zwracałem na to nigdy uwagi. Dobra, sprawdzamy dalej. Coś tak czuję, że będę musiał sobie sporo nowych kart stworzyć. Bo niestety, wiemy, jak to zawsze po dodatkach bywa, moje deki praktycznie już będą do wyrzucenia. Ponadto nie chciałbym mimo wszystko grać tym, czym grałem do tej pory i zmienić z jednej czy z dwóch kart w tej talii. Bo cóż to by była za zabawa. Wielki pomór, kolejny. Też dość ciekawa karta dla druida. Druidem też nie grałem zbyt często, więc może druida potestujemy? No tak jak mówię, ja w dalszym ciągu czekam na rycerza śmierci. Może teraz się uda? Nie, to znowu nie jest rycerz śmierci. Tym razem jest to legendar dla kapłana. Wtasuj kopię talii przeciwnika do twojej talii. Też ciekawa karta. Dzięki niej kapłan chyba nigdy nie przegra walki na fatygę. Bo będzie miał praktycznie prawie dwie talie w swojej talii. Wow! Złotem się posypało w tej paczce. Nie, no ale myślę na 34 paczki. Jeszcze mam dość sporą szansę na to, że jakiś legendar kolejny się trafi. Tak jakoś za bardzo nie przywiązuję wagi do tych rzadkich i zwykłych kart, gdyż one się co chwilę powtarzają. Dlatego też jestem ciekaw, ile tutaj do rozwalenia kart na koniec będzie. No ale oczywiście, tak jak zawsze, tych kart nie będę na razie odczarowywał. Dopóki nie potrzebuję magicznego pyłu na jakieś konkretne karty. Bo kto wie, może okaże się, że któraś z tych kart w praktyce, czego Blizzard nie przetestował, będzie totalnie broken. I będą musieli ją znerfić. Wtedy dostaniemy pełną wartość pyłu, więc... Kilka dni mimo wszystko poczekam. Być może nie ma to żadnego sensu i tak naprawdę żadnej karty nie znerfią. Ale kto wie, może warto poczekać. Jak zawsze, gracze potrafią Blizzarda zaskoczyć i pokazać mu coś, co Blizzard podczas tworzenia kart mógł przegapić. Okej. Mam wrażenie, że niechętna ofiara nam się już trafiła jakiś 10. raz. Bo tak w sumie przed oczami mi już któryś raz z rzędu ta karta śmignęła. Dobra, jeszcze 6. Jeszcze, Boże, jeszcze 6. Jeszcze 26. Okej, tutaj żadnej legendy nie ma. Nie, no myślę, że nam się trafi jeszcze z jedna. 4 legendy to i tak jest więcej niż minimalna wartość na tyle paczek. Bo na 83 paczki z myślą, że w ciągu pierwszych 10 się trafi pierwsza. To tak powiedzmy 2-3 legendy minimum powinny być. Co tym razem? Narubiański odczyniacz. Czyniąca uroki. Te nazwy. Ale o tyle, o ile dużo ludzi krytykuje polską wersję Hearthstone'a, że o Boże, jak można grać polską wersję Hearthstone'a, to ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie grania w wersję angielską, bo tak jest po prostu najzwyczajniej w świecie zabawniej. Rekinodźwiedź. Także opisy kart, jak ktoś czasami sobie
Kolejna dobra paczka. Opisy kart, jak ktoś sobie czasami poczyta, też są dostosowane na nasze polskie realia. I czasem można się uśmiechnąć. Znowu złoty pingwin. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy ta karta będzie grana. Zazwyczaj karty za 0 many nie są zbyt często grane. Nawet w talii agresywnej murloków nie był nigdy grany ten murlok za 0. Okej. Okay. Jeszcze 17. Ja dalej mam nadzieję, że nam się jakiś rycerz śmierci mimo wszystko trafi. Znowu pingwin. Korujący kolos. Do niszczenia broni. Ogólnie a propos broni, to tak mi się skojarzyło. W tym dodatku doszła do gry nowa karta pirata. Pirat, który okrzykiem bojowym zyskuje życie i obrażenia broni założonej. Boję się, że ta karta sprawi, że pirat warrior, który już jest bardzo agresywny, będzie jeszcze bardziej agresywny i jeszcze bardziej problematyczny. Chociaż w sumie tego nie mam się co martwić, wystarczy, że znowu do talii wrzucę, jak to było do tej pory, dwa kraby, sporo leczenia i myślę, powinno nie być problemu. Ale mimo wszystko liczę na to, że karta, że meta będzie bardziej kontrolna. Wiem, że mówię tak co dodatek, wiem, że nigdy nic z tego nie wychodzi, ale warto cały czas mieć nadzieję. Jeszcze 11 paczek. Ja dalej czekam na jakiegoś rycerza śmierci. Tak. Wszystkie sekrety maga na polu. Przypomina mi się taka karta. Kiedyś pewna paladyńska klasa miała taką wspaniałą kartę, która okazała się być mega OP. Kurczę, zbliżamy się ku końcowi. Zostało nam 8 paczek. Nie ukrywam, że fajnie by było jeszcze z jedną legendę dostać. To nie oczekuję, że dostaniemy więcej niż jedną, no ale tak jak mówię, ta jedna... A propos, znowu niechciana ofiara. Niechętna ofiara. Nie ukrywam, że jednak jedna legenda była całkiem fajna, tak na miłe zakończenie. Fajnie zaczęliśmy, to fajnie by było też skończyć. Jak już wszystko sobie otworzymy, to sobie zobaczę, ile ogólnie kart tych epickich i legendarnych jeszcze mi zostało do zdobycia. Znaczy legendarnych oczywiście sporo, bo z tego co mi się wydaje, to każda klasa ma dwie legendy. Plus jeszcze jest 5 legend legendarnych. Legend neutralnych, co daje razem 23 legendy. Co tym razem? A to już było przed chwilą. Czekajcie, mamy 9 klas, to jest 18 plus 5. Tak, 23 legendy w tym dodatku. Więc raczej sporo ich mi będzie brakować. Toporny oprawca, daje plus 2, plus 2 losowemu stronnikowi z kradzieżą życia. A szczerze wam powiem, że pierwszy raz w życiu tą kartę widzę. Nie wiem, jakoś musiałem przegapić moment, w którym tą kartę zapowiadali. No dobra, dwie ostatnie paczki. Szansa na legendę zmalała. I ostatnia. Może tu? Nope. 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 Cóż, jak mówiłem na początku, w jednej na 40 paczek jest gwarantowana legenda. Ostatnia legenda nam się trafiła dość dawno, co oznacza, że w najbliższej przyszłości z paczek Mroźnego Tronu powinna nam się legenda trafić. Czyli wygląda to, że chyba jeszcze jednak kilka paczek, chociażby do tej kolejnej legendy będę musiał kupić. Tymczasem otwórzmy sobie kolekcję. Zobaczmy, co tam nowego w niej słychać. Rycerze, rycerze, rycerze. Mroźny Tron. Tworzenie kart. Zobaczmy. Tutaj nie mamy jednej karty. Nie mamy niestety żadnego rycerza śmierci, co mnie trochę smuci. Na łowcy nam sporo tych kart brakuje. Na magu też nie mamy niestety rycerza śmierci. Na paladinie dostaliśmy jednego legendara. Rycerza śmierci oczywiście nie mamy. Na kapłanie też dostaliśmy legendę. Nie no, powiem wam. Sporo nam tych kart brakuje mimo wszystko. Spodziewałem się, że to będzie lepiej wyglądać po tym openingu. No ale jak widzimy, 8000 pyłu mamy. Więc w razie czego jakiś tam jeden solidny deck będziemy mogli stworzyć. Pingwinów masakrycznie dużo. Więc jakiś tam jeden solidny deck, myślę, uda się stworzyć. Jakbym jeszcze bardzo potrzebował jakichś kart, to przecież mogę
Złote karty. Podi zenchantować z poprzednich dodatków. No dobra. Jeżeli chodzi o opening, to było tyle. W kolejnym odcinku przejdziemy do przygody. Zobaczę, czy ona jest tutaj. Tak, mamy mroźny tron. To jest właśnie to, czym zajmiemy się w kolejnym odcinku. A dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć i życzę Wam, żebyście mieli lepsze paczki od moich.